W tym filmie nauczymy się dzielić wielomiany. Sposób dzielenia, którym się zajmiemy, nazywany jest najczęściej po prostu dzieleniem pisemnym. Dzieleniem pisemnym wielomianów. Po rozwiązaniu paru przykładów będziecie wiedzieli o co chodzi. Powiedzmy, że chcemy podzielić 2x plus 4 przez 2. Pamiętajcie, że nie będziemy zmieniać wartości tego wyrażenia, zmienimy tylko jego formę. Albo w sposób zapisu. Zresztą zawsze tak jest przy wykonywaniu działań. Jeżeli na przykład dzielimy 8 przez 4, to wynik tego dzielenia ciągle będzie miał wartość 8 czwartych. Zapisany będzie tylko w prostszej postaci w postaci dwójki. 8 czwartych ma wartość liczbową 2, i dwójka też ma wartość liczbową 2. Tutaj będzie tak samo. Przekształcimy to wyrażenie do prostszej postaci, żeby lepiej było widać, jaka jest jego wartość. Takie przykłady robiliśmy już wcześniej i właściwie wiemy, jak to obliczyć. Możemy na przykład licznik i mianownik podzielić przez 2. Zapiszmy to tak, żeby było widać, o co chodzi: 2x przez 2 to x, 4 przez 2 to 2, 2 przez 2 to 1. To się równa x plus 2. To chyba dosyć oczywisty przykład, jeżeli nie oczywisty, to w każdym razie dosyć prosty. Ale możemy zrobić to inaczej. Możemy w liczniku wyciągnąć dwójkę przed nawias. Wtedy dwójka z licznika i dwójka z mianownika się skrócą. Spójrzmy teraz, jak można takie dzielenie wykonać metodą dzielenia pisemnego wielomianów. Dla tak prostego przykładu dzielenie pisemne to gruba przesada, bo taki przykład obliczamy najczęściej szybko w pamięci. Ale chcę wam na prostym przykładzie pokazać, że nie ma tutaj nic nowego. Że jest to po prostu inny sposób zapisu tego, co już potrafimy zrobić. Natomiast dzielenie pisemne wielomianów zdecydowanie bardziej przyda się później, w trudniejszych przypadkach. No to do dzieła. Możemy to dzielenie zapisać tak. 2x plus 4 podzielone przez 2. I możemy te dwa wyrażenia podzielić według tego samego schematu, inaczej mówiąc, algorytmu, według którego dzielimy na przykład liczby całkowite. Zaczynamy od lewej strony, od najwyższego stopnia zmiennej, od wyrazu najwyższego stopnia. Pozostałe wyrazy chwilowo ignorujemy, 2 mieści się w 2x ile razy. Dwójka w 2x mieści się x razy. I zapisujemy x w odpowiedniej kolumnie x nad x. X razy 2 to 2x. I tak samo jak w przypadku dzielenia liczb odejmujemy te dwa wyrażenia. 2x plus 4 minus 2x równa się 4. Zgadza się? I kolejny krok? 2 mieści się w 4 dwa razy. Plus dwa razy. Zapisujemy dwójkę w tej samej kolumnie, co wyraz wolny. 2 razy 2 to 4, odejmujemy i reszta 0. I oczywiście otrzymaliśmy taki sam wynik jak poprzednio. I może takie rozpisywanie wszystkiego wydaje Wam się przesadą, bo nie ma takiej potrzeby. Można to zrobić zdecydowanie prościej i szybciej. Ale taki proces dzielenia można uogólnić na wszelkie przypadki, nawet te bardzo trudne. Można w ten sposób dzielić wielomiany dowolnego rzędu przez wielomiany dowolnego innego rzędu. Sprawdźmy jak to działa na mniej oczywistym przykładzie. Podzielmy x kwadrat plus 3x plus 6 przez x plus 1. I robimy tak. Tutaj wyraz najwyższego stopnia to x, tutaj wyraz najwyższego stopnia to x do kwadratu. Na chwilę możemy pominąć całą resztę, znacznie ułatwia to cały proces, ile razy x mieści się w x kwadrat. x kwadrat podzielone przez x to x, czyli x mieści się w x kwadrat x razy. I zapisujemy ten x w tej samej kolumnie, w której zapisany jest tutaj wyraz z x, Xy nad x nad xami. x to to samo co x do potęgi pierwszej, x do drugiej, x do pierwszej, x do zerowej. Teraz mnożymy x razy x plus 1. Ile to jest? x razy x to x kwadrat plus x razy 1 to x plus x. I jak w poprzednim przykładzie, odejmujemy, i tutaj uwaga, bądźcie ostrożni, bo odejmujemy całe to wyrażenie. Znak minus dotyczy całego wyrażenia x kwadrat plus x. Może zapiszmy to inaczej, żeby nie było wątpliwości. Minus całe to wyrażenie, czyli minus x kwadrat i minus x x kwadrat minus x kwadrat to 0. Te 2x do kwadratu możemy powiedzieć, że się zniosą. 3x minus 1x równa się 2x. I jak w przypadku dzielenia liczb, spisujemy szóstkę, albo można powiedzieć, że odejmujemy od tego 6 to 0. 6 minus 0 równa się 6 plus 6. I znowu patrzymy na wyrazy z x w najwyższej potędze, wyrazy najwyższego stopnia. Tutaj jest to 2x, a tutaj x. Ile razy x mieści się w 2x? 2 razy plus 2. 2 razy x to 2x. 2 razy 1 to 2. Plus 2. 2 razy x plus 1 to 2x plus 2. Teraz odejmujemy minus całe to wyrażenie i możemy znowu jak poprzednio zapisać to odejmowanie w czytelniejszy sposób. To to samo, co minus 2x i minus 2. Te dwa wyrażenia się zniosą: 2x minus 2x to 0, 6 minus 2 to 4. Ile razy x mieści się w 4? Możemy powiedzieć, że mieści się 0 razy, albo możemy powiedzieć, że 4 jest resztą z tego dzielenia. W takim razie, jeżeli chcielibyśmy zapisać wynik tego dzielenia, to x kwadrat plus 3x plus 6x plus pierwszych, można to potraktować jako ułamek, albo można powiedzieć podzielone przez x plus 1. To podzielone przez to równa się x plus 2 plus reszta, czyli plus 4 podzielone przez x plus 1. Jako ułamek przeczytalibyśmy 4x plus 1. Te dwa wyrażenia, to i to, są równoważne, mają tę samą wartość. Jeżeli chcielibyśmy to sprawdzić, czyli z tego wyrażenia po przekształceniach z powrotem uzyskać to wyrażenie, to możemy. Tę część pomnożyć razy x plus 1 przez x plus 1 i potem wszystko do siebie dodać. Byłoby wtedy x plus 2 i mnożymy razy x plus 1 przez x plus 1. To to samo co pomnożenie x plus 2 razy 1. I plus 4 przez x plus 1. Mamy wspólny mianownik, po to to zrobiliśmy. Jeżeli teraz dodamy te dwa składniki, najpierw wymnożymy te dwa dwumiany, potem dodamy do tego czwórkę, to powinniśmy otrzymać x kwadrat plus 3x plus 6. Inny przykład. Powiedzmy, że chcemy doprowadzić do prostszej postaci takie wyrażenie. x kwadrat plus 5x plus 4 podzielone przez x plus 4. I od razu zróbmy to przy pomocy tak zwanego dzielenia pisemnego wielomianów. Powtórzmy dokładnie ten sam schemat co w poprzednim przykładzie. Wyrazy najwyższego stopnia w obydwu wielomianach ile razy x mieści się w x kwadrat, x razy zapisujemy na wysokości x, na pozycji można powiedzieć, xów do pierwszej potęgi x razy x to x kwadrat, x razy 4 to 4x. Odejmujemy całe to wyrażenie odejmujemy, czyli tu minus i tu minus x kwadrat minus x kwadrat to 0. 5x minus 4x to x, 1x, 4 minus 0 to 4 plus 4. Teraz można tak, że x plus 4 mieści się w x plus 4 jeden raz. Albo jeżeli tego nie zauważamy i chcemy krok po kroku, według schematu, albo według algorytmu, to to są wyrazy o najwyższym stopniu i x mieści się w x jeden raz plus 1, 1 razy x to x, 1 razy 4. To 4. Odejmujemy i otrzymujemy 0. Te dwie liczby są przeciwne. 0, czyli możemy powiedzieć, że nie ma reszty w tym dzieleniu. Czyli takie wyrażenie można uprościć do postaci x plus 1. Można też zrobić to inaczej, nie według schematu dzielenia pisemnego. Jeżeli spróbowalibyśmy rozłożyć licznik na czynniki, czyli zapisać go w postaci iloczynu dwóch innych wielomianów, zapiszmy pierwotne wyrażenie jeszcze raz, to byłoby to. X plus 4 razy X plus 1 sposoby rozkładania wielomianu na czynniki opisane są szczegółowo w innych filmach. Tutaj wiemy już, że są to te dwa wielomiany. 4 razy 1 to 4, 4 plus 1 to 5 i podzielone przez x plus 4. Te dwa się skrócą i zostaje x plus 1. Każdy z tych sposobów jest dobry, ale dzielenie pisemne wielomianów można zastosować. Zawsze rozłożyć na czynniki czasami się nie da. Gdyby tutaj była jakaś reszta niezerowa, to ten sposób nie zadziałałby zbyt dobrze. A dzielenie pisemne działa zawsze. Zróbmy jeszcze jeden przykład. To dzielenie to naprawdę przydatna sprawa, warto je znać, bo często się przydaje. Obojętnie jak trudne wydaje się dzielenie wielomianów, jak już żaden prostszy sposób nie działa, to dzielenie pisemne zawsze działa. Zróbmy coś wyższego rzędu niż x kwadrat, na przykład 3x do 3 minus 2x do 2 plus 7x minus 4 i chcemy to podzielić przez x kwadrat plus 1. Na poczekaniu, teraz wymyśliłem te liczby i te potęgi. Ten system naprawdę zawsze działa, obojętnie co będziemy dzielić. No to podzielmy pisemnie, albo mówiąc inaczej, uprośćmy całe to wyrażenie. 3x do 3 minus 2x do drugiej plus 7x minus 4 podzielone przez x kwadrat plus 1. I zaczynamy od wyrazów najwyższego stopnia. x kwadrat mieści się w 3x do 3 ile razy? 3x razy. Jeżeli 3x pomnożymy razy to, to otrzymamy 3x do 3. x kwadrat mieści się w 3x do 3 3x razy. I zapisujemy to 3x tam, gdzie x, czyli nad 7x. 3x. Teraz mnożymy 3x razy x kwadrat to 3x do trzeciej, plus 3x razy 1, czyli plus 3x zapisane w odpowiednim miejscu. I odejmujemy to się skróci, albo inaczej zniesie 3x do trzeciej minus 3x do trzeciej to 0, minus 2x kwadrat minus 0, czyli minus 2x kwadrat. 7x minus 3x to plus 4x i minus 4. Znowu patrzymy na wyrazy najwyższego stopnia x kwadrat i minus 2x kwadrat. x kwadrat mieści się w minus 2x kwadrat minus 2 razy zapisujemy w kolumnie z wyrazem wolnym minus 2 razy x kwadrat to minus 2x kwadrat, minus 2 razy 1 to minus 2. Odejmujemy, ale odejmujemy wyrażenie ze znakiem minus. Możemy więc zamienić te minusy na plusy minus minus to plus. Te dwa wyrażenia się zniosą. 4x minus 0 to 4x. Minus 4 minus minus 2 albo minus 4 plus 2 to minus 2. Teraz pojawiło się coś, czego nie było w poprzednich przykładach albo było ale nie aż tak dobrze widoczne. x kwadrat tutaj, wyraz najwyższego stopnia, jest wyższego stopnia niż wyraz najwyższego stopnia tutaj, niż 4x. I dlatego można ten dwumian uznać za resztę w tym dzieleniu. W takim razie pierwotne wyrażenie możemy zapisać w postaci 3x minus 2. To jest to wyrażenie, dodać reszta, czyli 4x minus 2 przez x kwadrat plus 1. Mam nadzieję, że dzielenie pisemne wielomianów podoba Wam się tak samo jak mnie.